Dzień dobry. Dzisiaj w cyklu Gotujemy po danowiecku chciałem pokazać Wam fajny przepis, który przywiozłem z Bałkanów, z Chorwacji. Mianowicie jagnięcinę na sposób bałkański. My to zrobimy troszeczkę w oszukany sposób, bo raz, że nie na Bałkanach, a dwa, że w domu, w naczyniu żaroodpornym. Chorwaci robią to oryginalnie spod tak zwanej peki. Film o tym kiedyś robiłem. Właśnie od tego kucharza wiem, jak to oszukać i zrobić w domu. Serbowie na to nazywają, na ten kociołek mówią sacz. Warto obejrzeć ten filmik, jest link w opisie. A jakby ktoś z Was miał możliwość tam odwiedzić tą restaurację, to naprawdę polecam, bo robi naprawdę dobre dania spod tej peki. Ale jak to zrobić w domu? Danie proste. Ja będę robił jagnięcinę. Kupiłem taki kawał fajny łopatki jagnięce. Jest jej całkiem sporo. Z innych miejsc mięs może być to cielęcina, bardzo fajnie wychodzi. Bardzo też znośnie wychodzi indyk, ale najlepsza jest jagnięcina. Muszę kiedyś spróbować zrobić baraninę. Przepis jest banalnie prosty. Wrzucamy składniki do naczynia żaroodpornego, wsadzamy do piekarnika i samo się piecze półtorej godziny. Zaczynamy od nastawienia pieca i za chwilę pokażę, co i jak dalej zrobić. Piekarnik nastawiam na 180, takie 180 lepsze stopni. Nie więcej niż 200, dlatego że będę dodawał oliwę z oliwek, a oliwa z oliwek zaczyna dymić przy 210 stopniach Celsjusza, a nie chcemy, żeby nam się przypaliło. Bierzemy się do roboty. Ideą tego dania jest to, że powinno być pół na pół proporcjonalnie mięcha co najróżniejszych warzyw. Najważniejsze warzywa to cebula, czosnek, tutaj pójdzie cała główka na to mięcho, ziemniaki i w zasadzie na tym można by poprzestać. Ja lubię jeszcze dorzucić paprykę, lubię dorzucić marchewkę. Mięsa wcześniej nie soliłem, będę przyprawiał to wszystko teraz. Mięcho muszę pokroić, zobaczmy, na takie nie za duże, ale też nie za małe kawałki, takie, żeby jeszcze na talerzu trzeba było je troszeczkę pociachać sobie nożem, żeby było czuć, że coś tam mamy. No a takie niewielkie kawałki. Z łopatki jeszcze nie robiłem jagnięcej, no, po prostu tylko taki kawałek jagnięciny był dostępny. Z przypraw, no, za chwilę będziemy używali tymianek, będziemy używali pieprz i będziemy używali sól i na tym koniec w zasadzie przypraw. Przyspieszymy trochę krojenie tego mięsa. Wychodzi bardzo dużo tego mięcha. Ja sobie te dwa kawałki odłożę, coś z nich zrobię, bo jest naprawdę za dużo. Jeszcze nie wiem, co z nich zrobię, ale coś zrobię. Może jakiś pasztet. Zobaczymy. Mam pokrojone mięcho, dodaję cebulę. Cebulę kroję na cztery części. Ona i tak się rozpadnie przy pieczeniu, duszeniu. Paprykę kroję też w takie grube kawałki. Czosnek daję w całości. Marchewka też idzie w grubych kawałkach. I ziemniaki też całkiem spore kawałki, żeby one mi się nie porozpadały. Takie średnie ziemniaczki, czy nawet większe, tylko na pół. I przyprawiamy. No, trzeba oczywiście przyprawić solą. Mięso nie było solone, więc tej soli to całkiem sporo trzeba dodać. Taką spokojnie solidną, dużą łychę. Przemieszamy troszkę.
pokażę. Mam sposób na przemieszanie tego na koniec, ale na początek tak jakoś trzeba to poprzekładać, żeby mięcho było pomiędzy warzywami. Puści tłuszczyk, warzywa puszczą soki. Jedno przejdzie smakiem drugiego, będzie bardzo, bardzo dobre. Cebula ucieka. Pieprz czarny. Ja używam zawsze świeżo mielonego albo świeżo z moździerza. Pieprzu dajemy sporo, bo czy ja lubię dać sporo, bo lubię, jak jest potrawa pieprzna. Także zobaczcie, całkiem spora taka garść pieprzu. Znowu przemieszamy. Tym razem mi papryka ucieka. I chyba za chwilkę najważniejsza przyprawa w tym wszystkim to, tak jak wspomniałem, tymianek. Tymianek mamy swój, świeży. Żona dosłownie go przed chwilą zbierała. Jest aromatyczny. My uprawiamy sami na zupełnie potrzeby inne. Żona robi z tego różne bajery, które możecie zobaczyć na naszej stronie. Hydrolaty, mydełka, czary mary, ale ja używam go w kuchni. A jakbyście sami chcieli uprawiać, to naprawdę nie jest skomplikowane i żona napisała taki fajny podręcznik, książkę właśnie o uprawie roślin leczniczych i ziół, też link w opisie. No i mieszamy. Mieszamy. I teraz to troszeczkę podlejemy oliwą z oliwek. Tak podlewam z oliwą z oliwek. Nie żałuję. Na Bałkanach to dużo się daje tej oliwy z oliwek. No i teraz sposób na mieszanie jeszcze. No i pozostaje nam wstawić to do pieca. No i teraz pozostaje wstawić tą potrawę naszą do pieca. Piekarnik jest nagrzany na takie niecałe 200 stopni. Potrawa wleci tam na półtorej, myślę, że więcej, tak godzinę 45. Zaletą tej potrawy jest to, że jak nawet ją potrzymam 2 godziny w tym piekarniku, tam się nic nie stanie. To nie ciasto, że się przypali. Jest to świetna potrawa na wszelkiego rodzaju imprezy, jak przychodzą do nas goście i goście się lubią spóźniać, tak? I po prostu posiedzi dłużej potrawa w piekarniku i będzie ok. Pakuję do piekarnika. Minęła właśnie dokładnie godzina i 45 minut. Będziemy wyciągać nasze danie z piekarnika. Zanim to zrobimy, no to klasyczna YouTube'owa prośba. Łapka do góry, komentarz i jeśli tego nie robisz jeszcze, to subskrybuj, warto. Na kanale nie tylko kulinarne rzeczy, ale przede wszystkim ciekawostki o roślinach, o produktach, które właśnie moja małżonka produkuje, hydrolaty, mydełka, świece zapachowe, wszystko ręcznie robione, naturalne, bez chemii. No ale wróćmy tutaj do naszej potrawy. Wyciągamy. Jest bardzo gorące, więc trzeba uważać. Godzina 45 dokładnie, ja zaglądałem, nie otwierałem wcześniej piekarnika, przez szybkę zaglądałem. Z wierzchu ładnie mięsko się przypiekło, ziemniaczki się poprzypiekały. Na dole puściły trochę sosu, ale to nie szkodzi. To jest spokojnie kilka porcji, to z żoną będziemy ponad 2 dni jedli, ale nie szkodzi. Nam to nie przeszkadza. No i takie porcje nakładamy. Troszkę mięska, troszkę ziemniaczków, o, papryczkę. Tutaj dla żony takie przypieczone, bo ona lubi przypieczone. Troszkę marchewki. Oczywiście cebulka. No i co? Normalnie do tego powinna być jakaś fajna surówka
A w Chorwacji najbardziej lubię z kapuchy po prostu posiekanej, surowej, ale nie mam. Więc zrobimy coś do tego polskiego. Ogórki kiszone domowej roboty naszej sąsiadki, pani Wandzi. Wandzia, jeśli oglądasz, to pozdrawiam. Także będzie dzisiaj bałkańska jagnięcina z danowieckimi ogórkami od Wandzi. Będzie dobre. Serwuję najpierw żonie, potem dla siebie. Spróbujcie, jak zrobicie, podzielcie się w komentarzu. Smacznego i do zobaczenia.